Tak, to ostatnio znaleźliśmy, jak w ostatnim odcinku. Cały czas się zastanawiam, czy chcę tam iść teraz, czy później. Bo szpony to nie jest łatwy przeciwnik. I myślę, że moglibyśmy dostać po dupie. No nigdy tam nie byłem chyba. W każdym razie sobie nie przypominam. Jestem strasznie ciekawy, co tam znajdziemy. Tak, zobacz mapę. Więc tak, tu mamy Rock Creek, tu mamy Super Duper Market, tu jest pole minowe, wow, to jest daleko. A tu jest Rivet City. I mówiąc szczerze, do Rivet City powinniśmy się udać jak najwcześniej, ponieważ dostaniemy tam bardzo przydatną rzecz. Czyli figurkę, która dodaje nam jeden punkt do inteligencji, a jak wiemy, inteligencja powoduje, że podczas dostawania nowego poziomu dostajemy więcej punktów do rozdysponowania pomiędzy umiejętności, więc to jest bardzo ważne. Ale ja nie jestem jakimś tam specjalnie graczem, który musi mieć wszystko idealnie, więc olać to na razie. Wow. Jakaś klatka piersiowa. Megaton. Okej. Zaraz, czy ja w dobrym kierunku idę? Tak, dobry. Pokażę wam, jak działa może ten pistolet laserowy na tej mrówce. O, akurat się napanoszyła. Oj, nie przypisałem pistoletu niestety do żadnej... do żadnego skrótu. Więc na razie nie zastrzelę. Okej, coś dziwnie gra zaczyna działać. Nie wiem dlaczego. Trudno, mięso mrówki. Tak, z tymi mrówkami będziemy walczyć później dużo częściej. Zaraz przypiszę te skróty klawiszone do naszej broni. Gdzie się podziały moje pistolety laserowe? Musiałem je sprzedać, no cóż. Oj Boże. Dobra, to na razie będę korzystał z tego pistoletu. Co my tu mamy? Kapitan Kosmos. Super. Jakieś wraki samochodów. Oczywiście idę w tym kierunku. O, jakaś chata jest, spadajmy ją. Zobaczymy, co tam ciekawego leży. Może coś znajdziemy, może nie. To jest cały urok Fallouta. Błąkanie się po pustkowiach i szukanie jakichś rzeczy dziwnych. Co my tu mamy? Metalowa patelnia. Czemu nie? Kuchenka, światełko kontrolne. O, tutaj nic nie ma. O, tak. Odpalona książka, podręcznik sił specjalnych. O. Tak, to później będę. Później skorzystam z tego. Muszę uciekać! Oni wszystko palą! O co chodzi? Uspokój się, pozwól, że ci spróbuję pomóc. Wszyscy nie żyją. Graydich to teraz zgliszcza. One pojawiły się znikąd. Musisz uciekać. Uciekaj! O czym ty mówisz? Dowiemy się tego później, najwyraźniej. Jak widzicie, będę grał tak, jakbym nie wiedział, o co chodzi, ponieważ nie chcę wam psuć zabawy. Jakbym zdradzał fabułę cały czas, to przypuszczam, że by było trochę mniej ciekawe to. No więc raczej staram się tak robić, no. Nie wiem, czy mi to wychodzi dobrze. Gdzie my doszliśmy? Aha, do tego miasta z minami całymi. Okay. 75 pocisków, nawet nieźle, jak na ten etap gry. Tu mam 19, tu 298. Gdzie my teraz jesteśmy? Czyżbyśmy znowu trafili do Super Duper Market? Tak. A to nawet dobrze, bo tam jest taki chłopak, który da nam również nowe zadanie, więc zobaczmy, czy tam będzie. Może jak coś bandyci będą, chociaż wątpię. Jesteś tutaj, chłopczyku? Coś się tutaj działo nowego? Nie. Te same zwłoki, co wcześniej były. Jesteś. Nie, to nie ty. O Jezu, gra się postanowiła zwieść. O tak, przepraszam was za to, ale komputer postanowił mi się zawiesić. Jestem znowu w tym samym miejscu. Nie ma tego chłopaka, o którego mi chodziło.
Nie wiem, czy to jest sztuczna inteligencja jakoś tutaj programuje nam te postacie w inny sposób. Za każdym razem jest inaczej. Dobra, nieważne. Chodźmy do tego... na te pole minowe całe, w które mieliśmy iść. Wykonać te zadanie dla Moiry. Niestety również, jak czytałem grę, nie spotkałem tego człowieka, który nas tam ostrzegał, żebyśmy uciekali. Więc nie mam tego miejsca na mapie znowu. Ale trudno. Nie jest to jakoś specjalnie konieczne. To jest jakiś most, przejdźmy przez niego. A właściwie to nie. Przejdźmy pod nim. No, zobaczymy, co tutaj jest. Coś tutaj widzę, jakąś chatkę. Do not enter. Wow! A, już wiem, dlaczego mam tu nie wchodzić. Tu jest... mina tu była. Okej. Nie spodziewałem się tego. Pudełko śniadaniowe. Skrzynka granatów. Tak, niestety wlazłem w minę. Doskonale. Granat ułamkowy. Ha, ta gra potrafi czasami nas zaskoczyć. Okej, mamy tutaj raną kończynę. Okej, doleczyliśmy się do końca. Dobra, idziemy dalej w kierunku, mam nadzieję, dobrym. Dane mapa. Tak, tutaj jest to pole minowe, tak jest. Trochę pozwiedzamy w tym odcinku pustkowia. Tam coś jest. Jakiś pojazd przewrócony. Nic tutaj nie ma. Myślałem, że coś będzie ciekawego. Teraz może radio działa. Nie pokazałem tego wam jeszcze. Radio. Działa. Pora na wiadomości. Chłopcy i dziewczyny z Bractwa Stali nadal toczą dobrą walkę. Ostatnio rozpuścili patrole po ruinach śródmieścia Waszyngtonu w odpowiedzi na coraz częstsze występowanie tam naszych ulubionych dziwadeł, supermutantów. Bez naszych kumpli z Bractwa zapewne całe stołeczne pustkowia zostałyby przez nich opanowane. Jak słyszycie, to jest chyba Skiba. Zobaczycie rycerza albo paladyna, który mówi, podziękujcie mu serdecznie. Wow, ktoś tutaj idzie w naszym kierunku. Błotniak. Użyjmy innej broni. Spróbujmy go załatwić. Kurczę, to jest silny jest ten błotniak. Możemy mieć małe problemy. Oczywiście nie trafiam. O-o. Zaraz. Zobaczymy, co my tu mamy. Dobra, wyłączę to radio, bo mi przeszkadza na razie. Sprzęt. Co by na niego użyć? Amunicja, uzbrojenie. Właśnie. Mina kapsułowa, mina odłamkowa. Okay, zobaczymy. Nie wiem, czy to... Nie da się tak. Chodź tu. O kurczę, wygląda na to, że on jest inteligentny dosyć. A nie, nie tak bardzo jak myślałem. Ale ja za to nie jestem. Wow, ktoś strzelał jeszcze do nas. Kto to strzelał? Oczywiście sam wlazłem w swoją minę, to jest piękne. Po prostu. Ktoś do mnie strzelał. Widzieć to chyba. To moja wyobraźnia. Ktoś tam. My jesteśmy ukryci. Stamtąd ktoś strzelał. Czy mi się wydaje? Co to jest w ogóle? Jakieś bagno. Widzicie? Jak już wejdziemy w pustkowia, cały czas mnie coś będzie rozpraszać po drodze. Więc wybaczcie mi. Ale ja zawsze muszę wszystko zobaczyć. I dotknąć, pomąchać i tak dalej. Co to jest? Jakiś wózek. Wow, tutaj radiacja widzę. Dosyć duża. Ktoś do mnie strzelał z jakiejś broni energetycznej. Prawo do głosowania nie jest
samym fundamentem demokracji. Czy to kulka gdzieś jest? Czy to radio ktoś ma tutaj? To kulka. Okej. Ale kulka do nas nie strzelała. No cóż, chyba to pozostanie zagadką, kto do nas strzelał. Chodźmy do tego, do tej... Na te pole minowe cały czas idziemy. Tak, błotniak na razie, widzicie, jest dla nas zbyt trudnym przeciwnikiem. A ja jestem zbyt mało rozgarnięty, żeby korzystać z min.